Dzień dobry. Dzień dobry, pani Rubenowa. O, woda się zagotowała. W samą porę trafiłem. Herbatka będzie? Będzie kotaczka. I kolacyjka będzie. Chcieliśmy wszystkich serdecznie powitać. Żoneczko, widać ciebie? Widać, no. Moją. Pozdrawiam serdecznie. No, chcieliśmy serdecznie powitać wszystkich naszych widzów. Jesteśmy jeszcze na urlopie. No i z Mazur jedziemy kierunek Bałtyckiego Morza. Jadąc nad morze, trafiliśmy na takie piękne miejsce. Jesteśmy tutaj Jezioro Dobre, tak ono się nazywa. Jezioro Dobre, o. Piękna woda, piękne tereny, piękne drzewa, cudowne drzewa. A co jest dla mnie najważniejsze, najpiękniejsze, to zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jak się położymy na łóżku, to mamy wodę. 2 metry do wody, 2,5 metra. I to jest dla nas najpiękniejsze, najcudowniejsze. Tak jest. No, ci, co nas po raz pierwszy oglądają, to chcieliśmy się przedstawić. Ja jestem Ruben Zając, to jest moja małżonka Nadjeżda, ja na nią mówię Nadia. Nadia pochodzi z dalekiej Syberii. Tak jest. Dlatego taki akcent. Także nie z Ukrainy, tylko znowu sybirska. To znaczy moje pochodzenie, urodzenie moje, Nowosybirsk. No i... A przyjechałam tutaj z Uzbekistanu. Z Uzbekistanu przyjechała z miasta Fergana, nie? Fergana. Tak. No i ten, no i tak chcieliśmy, dziękujemy za wszystkie pozdrowienia. Teraz widzieliśmy zaś nowe komentarze, nowi widzowie. No i ten, cieszymy się bardzo. No widzicie, no realizujemy nasze marzenia i powiem wam, że najpiękniejsze, to teraz zaczyna człowiek to odkrywać, że naprawdę kamper to daje wolność. I moja pani zaczyna coraz bardziej się też do tego przekonywać, nie? Zaczyna przekonywać. Żaden hotel, żadne jakieś tam, nie wiem, pensjonat nie do tego, co daje kamper. Słuchajcie, no my się tak cieszymy, tak Bogu dziękujemy za to, że normalnie... Bogu dziękujemy bardzo. Tak, siadamy, jedziemy tak, jak nas prowadzą oczy normalnie. Powiem wam, że jesteśmy zwykłymi Kowalskimi. Nie jesteśmy jakimiś milionerami. Ale mieliśmy marzenie, które przedstawialiśmy zawsze Panu Bogu. Mówiliśmy, Panie Boże, jeżeli jest wolą Twoją, chciałoby się. A nie spodziewaliśmy się, że w taki cudowny sposób Pan Bóg nam wynagrodzi to. No. No i oczywiście, no, pracujemy, no wiadomo, że marzenia marzeniami, tak, ale pracować nie trzeba. Nie ma tak, że z nieba spada, to nie, trzeba nie. Pracować. Pan Bóg po prostu daje zdrowie, daje dobrą pracę, żeby to ją rzetelnie wykonywać. Praca wymodlona, tak. Wymarzona. Tak, żeby rzetelnie żona wykonywać, też, co by człowiek nie wiem jak z mężem. No i ten, i tutaj tak sobie mieszkamy, robimy kolacyjkę i jedziemy dalej. Jesteśmy w rejonie Wejherowa, Puck, coś takiego. Jest tutaj, to się nazywa Jezioro Dobre. Jadąc tu w tą stronę, bo jechaliśmy nad morze, tu kierunek Dąbki. I tego, przepraszam, tylko drzwi zamknę, żeby przeciągu nie było, bo za mocno wieje, jak jest tył otwarty. Tak, to ten, jadąc tutaj, już było wczoraj dość późnawo, no to moja małżonka się już położyła, bo ją głowa bolała i położyła się, a ja jadę i patrzę, piszę parking leśny. Ach, wjadę zobaczyć, tym bardziej, że patrzę na mapie, pokazuje mi jezioro. No i skręciłem. I tak stanąłem autem, że moja małżonka dzisiaj rano otworzyła oczy, to powiedz. Byłam w totalnym szoku, ale ten szok był tak miły, że otworzyły się oczy, a tutaj jeziorko, zieleń, drzewa, ale cudownie. I kaczki, które niczego się nie boją, po prostu ta cała rodzinka. No. Mama, tata i 4 kaczątka. A w nocy długo nie mogłem zasnąć,
to słyszałem jakieś tu szmery, kto wie, czy czasem jeż nie chodził, bo normalnie było słychać jak ten. Kurde, nie wiem, jak tą kamerę ustawić, żeby nas było razem widać. Masz jakiś pomysł, pani Rubenowa? Nie, ja o tym nie myślę, ja myślę o tym, co teraz będziemy jeść. Ty myślisz o tym, żeby coś zjeść, tak? Tak. Mlaskania nie będziemy nagrywać, bo mlaskanie to raczej jest denerwujące, nie? Na razie kanapeczki będę robiła. A, kanapeczki będziesz robiła. No, coś tutaj chyba widać. No i ten, jeszcze wam pokażę. Zresztą to już widzieliście, ale normalnie co, ja uwielbiam to, przepraszam. Zobaczcie, gdyby była tutaj łazienka, to tak byśmy się tu nie mogli minąć. Dlatego no, są plusy i minusy. No wiadomo, że blat mamy bardzo szeroki, bo blat ma 50, chyba 5 cm, ale jest tak jak w domu. Teraz widziałem, że są blaty trochę mniejsze, no ale kurczę, my chcieliśmy mieć swobodę. I teraz tak, jak byłaby łazienka, to automatycznie byłoby ciasno, a tak to tu jest takie miejsce, że o, ja sobie coś tu robię, no ona tutaj się przygotowuje. No i co jest najpiękniejsze, to zobaczcie, położę się, o, i widzę jezioro. To jest to, o czym marzyłem, o tej swobodzie. Żaden hotel tego nie da, żaden. No i co jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? No to, że chcieliśmy tylko serdecznie was wszystkich pozdrowić. Dziękujemy wam za wszystkie komentarze, i miłe, i te niemiłe. Tak jak mówiłem... Miły robi się na miła, a niemiły nas uczą. No właśnie, bo nie jesteśmy obrażalscy, nie należymy do takich, żeby zaraz kasować coś, bo każdy ma wolność słowa, wypowiedzi. Tak. No i ten, i cieszymy się. I będziemy pokazywać, także jeszcze chyba z urlopu może jeden filmik nagramy gdzieś, jak znajdziemy ładne miejsce nad morzem, to jeszcze pokażemy. No i chyba z urlopu to już będzie wszystko, nie? No chyba tak. O, herbatka jest zrobiona, zdroweczko wszystkim, tak. Smacznego, już nie będziemy pokazywać, jak jemy, bo wam będzie przykro. To już nie będziemy pokazywać. Dzisiaj będzie... Zaraz będą kanapeczki z tym, ze rzodkiewką, z pomidorkiem, z mozzarellą. No. Z serem żółtym i z ogóreczkiem. O, ja ci nie mogę, jaki wybór. No. No. Troszeczkę wyboru jest. No, to do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa. Auf Wiedersehen, bye bye, Christmas good, ahoj. No i jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiamy, dziękujemy, że jesteście, a co chciałem jeszcze powiedzieć, bo my teraz dzisiaj z moją żoną się dowiedzieliśmy, bo też oglądamy innych youtuberów, którzy kręcą filmy i bardzo lubiłem oglądać też tą Rodzinę na Gigancie. No i wczoraj dopiero zobaczyłem, że wrzucone jest, że rozstali się. No smutna sprawa. Bardzo smutna sprawa. Bardzo. I dlatego tym bardziej bardzo się modlimy. Szkoda, że nie podołali problemy, jakie mieli. Na pewno nie bez problemów to rozpady tych tak. Różnych małżeństw. Ale widzimy, tego, że też żyjemy w czasach szkoda, końca. Szkoda, że nie podołali sobie, nie umieli sobie z tym poradzić. To wielka szkoda. Bo ja mówię, dwoje ludzi się zaczyna życie wspólne z miłości. I gdzieś widocznie po drodze tą miłość utracili. Szkoda. Ale 25 lat razem byli. No, ale gdzieś utracili. A mamy znajomego, to też był 25 lat i żona od niego odeszła, nagle powiedziała, że nie kocha. To jest tragedia niesamowita. Szkoda. Dlatego modlimy się, bo my tak. Sobie zdajemy sprawę z tego, że małżeństwo jest pochodzenia rajskiego i tak. To jest atakowane przez diabła. Tak jak tak. Teraz są rozwody, to książkę można pisać, naprawdę rekordy rozwodów. No my też nie jesteśmy idealni, też nie, mamy nie dwa jesteśmy. Różne charaktery, się pokłócimy. Ale powiem, że dzięki Panu Bogu, tylko dzięki Panu Bogu, nie dzięki naszym umiejętnościom, nie. Tylko dzięki Panu Bogu, który łaskawie nam daje, że jesteśmy razem. I pokłócimy się, pomodlimy się, przeprosimy się nawzajem i dalej ciągniemy to życie razem. Tak. To i właśnie o to chodzi. Bo bez Boga nie ma na szans. Na dobre i na złe. Nie ma ale szans. Tak jak nam mówił pastor, który udzielał ślubu, że musi być trójkąt, czyli mąż, żona i Pan Bóg. I z jakiej strony by człowiek nie był, to idziemy do Pana Boga razem, nie? Tak.
I to daje ten, teraz rozmawialiśmy też z takim jednym małżeństwem, które żeśmy poznali, też powiedzieli, że też właśnie dużą zasługą jest to, że jest teraz WhatsApp, jest Facebook, jest telefony, można rozmawiać, wideokonferencja. Powiem wam też, mimo to, że czasami jesteśmy daleko od siebie, ale to też dużo teraz pomaga w dzisiejszych czasach, bo może fizycznie nie będę, ale chociaż się widzimy, że ona się może wyżalić, ja mogę coś powiedzieć, no i jakoś się wspieramy i Bogu dziękujemy za każdy dzień, no i za marzenia, jakie możemy realizować. No cieszę się, że wspiera mnie. Na początku mój pomysł nie za bardzo się podobał, ale jak teraz moja żona doświadczyła tego, tej swobody, to powiedz, cieszy się? No pewnie, że się cieszy, właśnie o to chodzi. Że jednak dzięki mojemu mężowi mam dużo atrakcji w moim życiu i powiem tak, że w naszym małżeństwie dzięki tylko mojemu mężowi mamy dużo dobrego sprzętu, różnego, ciekawego, komputerowego, jakieś tam rzeczy różne, tylko dzięki niemu. Bo ja jestem taka, ja by to tutaj szkoda, bo to nie potrzeba, bo obejdziemy albo się. Albo coś tanio, nie? Tak, jakoś tam. A tanio to się dwa razy kupuje, ktoś powiedział. A mój mąż jak kupić, to ten. To a tutaj konkretny. Przyjechało dzisiaj, w nocy też przyjechało takie małżeństwo z Niemiec. Słuchajcie, normalnym Opel Combo. Opel Combo i też mieli go przerobione na tego, że spali sobie z nim. Z pieskiem byli. Przyjechali i ja mówię, kurczę, naprawdę, myśmy zaczynali naszą karierę na początku, to żeśmy w aucie ten, bo mieliśmy ten osobowe auto kombi, bo ja zawsze lubiłem kombi, no to żeśmy w kombiku spali, klapę jak się otworzyło, to na klapę zdawaliśmy folię, taki ala namiocik i tam żeśmy se gotowali, takie były nasze początki, bo my już od dawna, ja od dziecka jeżdżę na różne obozy, pikniki. Moja żona dopiero ze mną zaczęła jeździć, jak żeśmy się poznali, już teraz jest 28 lat, to przez te 28 lat jeździmy razem, ale jeździliśmy cały czas normalnym autem i od dawna było moje marzenie, bo żeśmy w namiotach mieszkali, potem mieliśmy krótko przyczepę kampingową, no i teraz od 2 lat wreszcie mamy kampera. Nie należy on do takich, można powiedzieć, luksusowych, jest prosty, ale szczęśliwi jesteśmy, że o, jest ta swoboda normalnie, widzicie, możemy sobie stanąć, o, normalnie można chodzić, tu jeszcze mam rezerwę, przebrać, deszcz leje, no to ten, to lekko uchylimy dach i nic nas nie zacieka, także z tego się cieszymy, no i pozdrawiamy, o, już kolacyjka zaraz będzie gotowa. Także do usłyszenia, do zobaczenia, błogosławieństwa Bożego wszystkim życzymy i miejmy nadzieję, że może się zobaczymy. Dziękujemy za zaproszenia, które nam też wysyłacie. Mamy nadzieję, że będziemy powoli to wszystko realizować. A ja, przepraszam bardzo, chcę mi się jeszcze powiedzieć taką rzecz, jak co dotyczy małżeństw. Jeżeli małżeństwo, które jest na granie rozwodu czy czegoś złego, to pamiętajcie, że szanse zawsze są, bo zaczynaliście od miłości. I pamiętajcie, Bóg jest miłością i On chce, On to stworzył, On chce, żeby ty, którzy kochali się, żeby powrócili do siebie. Pamiętajcie, że szansa zawsze jest, tylko wszystko zależy od was. Jak wy traktujecie Pana Boga? Czy takiego Pana Boga, do którego idziecie do kościoła, wchodzicie do domu i On zostaje za drzwiami? Czy też wpuszczacie Go do swojego życia? Wpuśćcie Pana Boga do swojego życia i zobaczycie. Wszystko jest możliwe. Pozdrawiamy i życzymy, żebyście wszyscy byli szczęśliwi, żeby wasze małżeństwa były super, trwałe normalnie. Tak. Bo żyjemy naprawdę w ciężkich czasach. Dzisiaj o byle co, dzisiaj ludzie kredyty biorą. Budują domy, te znajomi wybudowali piękny nowy dom, urządzili się i się rozeszli. Po prostu ciśnienie nie wytrzymało, zaczęły się wypominania. Dobra, nie będziemy takich smutnych tematów prowadzić. Tak. Cieszymy się, że jesteśmy, że jesteście z nami. Tak. Za wasze wsparcie też dziękujemy, za wszystkie komentarze, dobre i niedobre. Cieszymy, dziękujemy i cały czas się uczymy, idziemy do przodu. Tschüss, mach's gut, auf Wiedersehen, bye bye. Jeszcze ino tu pokażę troszeczkę o tego naszego miejsca. Piękny las, duże, wysokie sosny, też drzewa bukowe są. Naprawdę super. Do widzenia.